Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi to Pasknurko na SR i dzisiaj będzie wyjątkowa rzecz, ponieważ pierwszy raz na tym kanale pojawi się przedstawiciel whisky z regionu Lowlands w postaci takiej oto kultowej, potężnej marki, jaką jest Okentoshen. Będzie to Okentoshen 12-letni, czyli jedna z najbardziej takich rozpoznawalnych, standardowych wersji, które Okentoshen w ogóle robi. Jest to taka marka, która oczywiście czyta się bardzo dziwnie, o tym już wspominałem w filmie na temat jak czytać nazwy whisky. Natomiast jest to oczywiście też uanglicyzowana nazwa, ponieważ wersja gelicka wygląda trochę bardziej skomplikowanie i czyta się ją Achernanosin. Co z gelickiego można tłumaczyć jako taki zakątek pola, taki jak macie, jeżeli mielibyście pole, które by było kwadratowe albo prostokątne, taki narożnik pola, taki zaułek, taki zakątek. Jest to zakątek pola. Dlaczego zakątek pola, to trochę trudno powiedzieć, ponieważ Okentoshen wcale nie leży specjalnie na otwartej przestrzeni w jakimś wielkim polu, ponieważ jest to destylarnia leżąca bardzo blisko Glasgow. Na dobrą sprawę można się tam przejechać, podejrzewam, jakąś komunikacją miejską dosyć tanio, albo nawet dosyć tanio taksówką można się przejechać, bo to jest naprawdę rzut beretem z samego Glasgow. Ponoć jest to taka nazwa, że to jest taki narożnik, która kojarzy się trochę z tym, że jednymi z założycieli i jakichś pierwszych pracowników destylarni mogli być ludzie, którzy emigrowali z Irlandii, jak były w Irlandii czasy posuchy i czasy bardzo, bardzo słabych żniw i ludzie z Irlandii szukali troszeczkę lepszego życia w Szkocji, więc emigrowali sobie stamtąd. Jest tak jakby emigrowali sobie na narożnik, bo to jest taki narożniku powiedzmy względem Irlandii, ale na ile tam jest prawdy w takim przekazie, to trudno jest teraz po 200 latach ocenić. Po 200 latach, niecałych 200 latach, ponieważ jest to destylarnia oficjalnie założona w 1823 roku. Różne źródła troszeczkę się ze sobą kłócą, powiedzmy, pod tym względem, ponieważ sama destylarnia twierdzi, że jest ona założona w 1823, jest to napisane na kartonie, natomiast na różnych stronach poświęconych whisky można znaleźć też datę 1800 i podobno w 1800 roku już była tam destylowana whisky, bądź też różne inne alkohole mocne, aczkolwiek była to destylacja wtedy jeszcze nielegalna. I w momencie, kiedy weszło prawo legalizujące na nowo destylację whisky w Szkocji, w 1823 roku właśnie, to natychmiastowo zostały złożone papiery, żeby zlegalizować tę destylarnię i tak ona oficjalnie funkcjonuje od 1823 roku. Jest to też destylarnia wyjątkowa, ponieważ Okentoshen jako praktycznie jedyna, a na dobrą sprawę nie do końca jedyna, ale praktycznie jako jedyna destylarnia whisky w Szkocji destyluje swoją whisky trzykrotnie. I jest to taki układ alembików, że mają 1 plus 1 plus 1. I na dobrą sprawę nikt inny tak nie robi. Wszystkie inne destylarnie destylują swoją whisky dwukrotnie. I to im wystarcza, natomiast Okentoshen twierdzi, że chcą zrobić ten alkohol, który będzie jeszcze łagodniejszy i jeszcze delikatniejszy i jeszcze bardziej wydestylowany. Dzięki temu, że destylują ten alkohol trzy razy, to on ma być czystszy i zawierać mniej niedoskonałości w sobie i mniej jakichś zanieczyszczeń, brudów i tak dalej. Jest to taki fajny marketingowy żargon oczywiście. Aczkolwiek w rzeczywistości prawdopodobnie kojarzy się to, będzie się to wiązało z tym, że no ten alkohol będzie po prostu taki bardziej nijaki i trochę takie opinie też o tym słyszałem. Słyszałem też opinię, że jest to bardzo dobra whisky. Moja dziewczyna na przykład piła któregoś razu w knajpie trzy różne Okentosheny i mówiła, że wszystkie jej bardzo smakowały. Była to 12, Three Wood i nie pamiętam w tym momencie jaki inny, ale mało ważne w tej chwili. Potulna destylacja jest prowadzona tylko, na tyle na ile się orientuję, jest prowadzona tylko i wyłącznie jeszcze w destylarni Springbank, która jeden ze swoich produktów, jeden ze swoich wypustów tak jakby też destyluje trzykrotnie. I jest to whisky, która nazywa się Hazelburn. Hazelburn też jest trzy razy destylowana. Jest jeszcze Long Row z tej samej destylarni, który jest destylowany dwukrotnie, no i sam Springbank, o którym za jakiś czas też będę mówił, który jest prześmiewczo destylowany 2,5 raza albo 2,8 raza, ale o tym będzie w filmie na temat samego Springbanka. Więc oficjalnie mamy whisky z destylarni Okentoshen, które są destylowane trzykrotnie dla łagodności i fajności i czystości. I mamy Hazelburn, który jest destylowany trzykrotnie. Oprócz tego praktycznie żadna inna destylarnia takiego meku nie robi.
Dzięki temu, że jest to destylowana trzykrotnie whisky, to powiedzmy destylaty, jeżeli destyluje się alkohol dwukrotnie, to w efekcie otrzymuje się po oddzieleniu oczywiście alkoholu metylowego i etylowego, otrzymuje się ten new make spirit na poziomie 65-70%, powiedzmy 72-3% to jest jakieś takie maksimum, o którym niektóre destylarnie mówią. W Okentoshen natomiast jest to destylowane 3 razy i destylat trzykrotny pozwala osiągnąć 81% alkoholu, co jest ciekawą, naprawdę ciekawą opcją. Więc powinien to być bardzo bogaty alkohol, powinien on być bardzo ładnie nasiąknięty wszystkimi aromatami z beczki. Aczkolwiek jak zobaczymy na opakowaniu, jest to potem alkohol butelkowany przy 40%, więc to, że on zaczyna od 81%, to niestety w tym momencie w samym produkcie już potem nie jest specjalnie odzwierciedlone. Więc ta trzykrotna destylacja to może być takie też trochę śliskie, ale jako chwyt marketingowy jak najbardziej. Plus to, że nawet na tej miniaturce jest logo, gdzie są trzy, no ile będzie dobrze widać w kadrze, to są trzy alembiki narysowane, więc to jest takie bardzo rozpoznawalne dla Okentoshen, że oni używają tych trzech alembików i potrójnej destylacji. Sama destylarnia Okentoshen może w Polsce nie jest jakoś specjalnie znana, natomiast w Szkocji jest taką marką dosyć jednak znaną, szczególnie właśnie na Lowlandach w okolicach Glasgow i Edynburga, ponieważ na Lowlandach jest po prostu jakieś 5 czy 6 destylarni, więc nie mają aż takiego multum obfitości, jak powiedzmy ja tutaj mam w okolicach Speyside, czy nawet jeżeli chodzi o Isle i Wyspy, to tych whisky jest po prostu dużo mniej. I Okentoshen jest jedną z takich największych, o ile nie w ogóle największą marką whisky lowlandowych. Jest to taka troszeczkę ironia, że Okentoshen od zawsze chciało być powiedzmy taką marką, która jest dosyć rozpoznawalna i znana, a do 2004 roku nie miała nawet Visitor Center. Co jest dosyć takie smutne, ponieważ no jest się destylarnią, która jest obok Glasgow, więc jest rzut beretem z tej miejscowości i można i prawdopodobnie destylarnia też dużo traciła i marketingowo i finansowo na pewno też dużo traciła przez to, że nie miała takiego visitor center otwartego dla zwiedzających. I teraz visitor center pracuje od 2004 roku, te 14 lat i podobno zbiera rocznie około 20 tysięcy odwiedzających, także na pewno jakiś profit z tego też destylarnia ma. Także tak, mamy trzy alembiki, mamy 1,5 miliona do 1,7 miliona litrów czystego alkoholu produkowanego rocznie, czy też możliwości produkowania tego alkoholu rocznie. Mamy beczki po Bourbonie, beczki po Oloroso, mamy też beczki po Pedro Ximene. I w taki sposób jest leżakowana właśnie whisky Threewood, która najpierw jest jako 10-letnia whisky z beczek po Bourbonie, potem na rok przelewana do beczek po Oloroso Sherry i potem na rok przelewana do Sherry, która nazywa się Pedro Ximene. Na pewno na plus dla Okentoshen można powiedzieć to, że mają swoje własne magazyny, w których leżakują whisky. Czego nie można powiedzieć o na przykład takiej destylarni jak Lagavulin, czy też kilku innych. Z tego co wiem, używają 80% refill kasków po Bourbonie, czyli wielokrotnie już używanych beczek po Bourbonie i 20% beczek po Sherry, które są pierwszego napełnienia. W sensie leżało tam Sherry i teraz to jest pierwszy raz, kiedy leży w nich whisky. I najprawdopodobniej w taki sposób wygląda właśnie skład tego Okentoshen 12-letniego, który będę miał dla Was dzisiaj, że jest to 80% przynajmniej 12-letniego alkoholu leżakowanego w beczkach po Bourbonie i 20% przynajmniej 12-letniego alkoholu leżakowanego w beczkach po Sherry. Zanim będę się delektował tym alkoholem, powiem jeszcze parę słów na temat historii. Tak trochę sobie latam po temacie, ale musicie mi to wybaczyć. Na temat historii też można powiedzieć tyle, że destylarnia została w 1969 roku zupełnie odbudowana, więc na dobrą sprawę to 1823 czy 1825 to też jest takie, została przebudowana zupełnie od nowa i w troszeczkę innym miejscu teraz stoi, także na dobrą sprawę ta destylarnia tak faktycznie funkcjonuje od 50 paru lat w takiej formie, w jakiej ją teraz znamy. Od 1989 roku należała w części do koncernu Suntory. W większej części należała do koncernu Morrison Bowmore. I Suntory w którymś momencie stwierdziło, że nie ma sensu trzymać tylko części udziałów w tej destylarni, trzeba ją kupić po prostu całą, więc poszerzyło swój katalog właśnie o Bowmora i o Okentoshen.
w 94 roku, wykupując 100% udziałów w tej destylarni. I potem 20 lat później, w 2014 roku, Suntory połączyło się oczywiście z wielką marką Beam, która produkuje oczywiście najbardziej znany chyba bourbon, oprócz Jacka Danielsa oczywiście, najbardziej znany bourbon na świecie, czyli Jim Beam. I tak to sobie funkcjonuje do teraz. Cenowo wygląda to tak, że w Wielkiej Brytanii trzeba dać za butelkę 12-letniego Okentoshen 36 funtów. W Polsce można ją kupić za 135 zł. Także jest to oferta praktycznie z najniższej półki cenowej, konkurująca z 10-letnim Laphroaigiem, z 10-letnim Glenmorangie, z 12-letnim Glenfiddichem, więc taka opcja jak najbardziej budżetowa, może niekoniecznie, ale taka dla początkujących. I sam fakt tego, że jest to whisky destylowana trzykrotnie, też jest dosyć mocno przez producenta podkreślane, że jest to whisky jednak śniadaniowa. Śniadaniowa w takim względzie, że jest to whisky, która bardzo łatwo wchodzi, będzie bardzo delikatna. Jest tutaj z absolutnie 0 ppm dymu, więc ludzie, którzy mają awersję do dymności albo trochę boją się próbować whisky dymnych, nie powinni mieć tutaj żadnego problemu. I powinna to być whisky, która bardzo, ale to bardzo łagodnie i gładko wchodzi. Więc to jest taki, w taki sposób jest ona marketingowana, w taki sposób jest ona reklamowana przez producenta. Dla mnie to trochę wieje ściemą, ponieważ to jest tak naprawdę na dobrą sprawę powiedzenie klientowi, że jeżeli piłeś przez długi czas blendy i jesteś przyzwyczajony do tego smaku blendów, to nie powinieneś tutaj czuć się rozczarowany i to, co oferuje takie Okentoshen, nie powinno cię przytłamsić swoją złożonością i nie powinno ciebie odrzucić, tylko powinno wejść jako taki bardzo, bardzo gładkie przejście, takie smooth transition pomiędzy właśnie blendami i single maltami. Niestety, mimo tego, że tu jest 40%, to jednak kopię dosyć mocno po nosie alkoholem. Bardzo słodka w zapachu. Taka trochę przypominająca syrop z takich owoców egzotycznych, powiedzmy. Może trochę marcypanu w czekoladzie. Dużo alkoholowości. Czuć tutaj sherry. Czuć takie rzeczy w stylu wiśnie w czekoladzie. Jakiś taki... No jest to bardzo słodki zapach. Taki może troszeczkę rzeźkawy chwilami. Może trochę rzeźkawy chwilami, ale nie czuć się tej mięty, na przykład tak jak było ją czuć w Artbagu, ani jakichś kamfory, jakichś takich nut ziołowych, powiedzmy, niespecjalnie. Dużo owocowości, trochę słodu, trochę wanilii, trochę dębiny, może troszeczkę pieprzności, może trochę nawet czegoś w stylu sos sojowy, jakichś takich aromatów bardziej idących w stronę umami, takich rzeczy. Ale zdecydowanie dominująca owocowość, marcypanowość i słodycz. Po kolorze można się domyślić, że jest tutaj też dodany barwnik. I jak najbardziej barwnik jest tutaj dodany. Zresztą trudno się dziwić, jest filtrowana na zimno, jest dodany barwnik, jest butelkowana przy 40%, więc tak, nie ma tutaj żadnego kroku ze strony destylarni, ani żadnego puszczenia oczka ze strony destylarni w kierunku takich pasjonatów i ludzi, którzy jednak oczekują trochę więcej, przynajmniej tych 43%, najlepiej 46%, albo oczekują filtracji na zimno, albo oczekują na przykład, żeby whisky nie była pomarańczowa, tylko żeby była jednak w kolorze naturalnym. Jak nabierałem łyk, to nawet wręcz takie aromaty trochę białej czekolady można sobie skojarzyć. Jest dosyć słodka, nie pali jakoś specjalnie w przełyku, chociaż trochę rozgrzewa. Czuć, że nie jest to jakiś specjalnie stary alkohol, ale też czuć, że nie jest to alkohol dosyć mocny, te 40% wpływa dosyć ładnie. Słodka, czuć tutaj słód jęczmienny, troszeczkę pieprzności, dużo marcypanu, dużo takich aromatów kojarzących się właśnie z marcypanem, może z truflami trochę. Dużo słodu, troszeczkę może jakiejś cierpkości i gorzkości, może troszeczkę czegoś w stylu bardzo delikatna nuta jakichś jabłek zielonych w stylu Granny Smith na przykład.
taka właśnie marcepan, trufla, toffee, może trochę, może nawet coś w stylu taki creme brulee, albo nawet taki creme brulee trochę opalony z wierzchu. Trochę jakichś takich aromatów właśnie palonych, takich skarmelizowanych, skandyzowanych wręcz. Może kandyzowany na przykład imbir, kandyzowane mandarynki, trochę cytrusów. Całkiem przyjazna, taka przyjazna, lekka opcja. Właśnie znowu dla ludzi, którzy albo się boją whisky dymnych, albo zupełnie zaczynają swoją przygodę z single maltami, ponieważ no jest to taka, tak jak zresztą sam producent mówi, że jest to whisky taka bardzo śniadaniowa właśnie, lekka, niezobowiązująca, przyjemna, słodka, troszeczkę rzeźka. Nie życzę tej żadnej dymności, tej dębiny i tej młodości whisky też jakoś niespecjalnie czuć. 40% nie kopie specjalnie po języku, wchodzi przyjemnie. Nie utrzymuje się jakoś specjalnie długo na języku, też zostaje trochę słodyczy, trochę słodu. I to na dobrą sprawę tyle, jeżeli chodzi o taki profil smakowy tego, co tutaj czuję. Może trochę nut jakichś takich herbacianych, trochę Earl Grey, trochę może się kojarzyć ta bergamotka, która jest w Earl Greyu. Jest tutaj taki element, taki lekko ściągający, który może się kojarzyć też z herbatą, z garbnikami na przykład herbacianymi, więc tak w tą stronę idzie, ale ciągle bardzo mi się kojarzy marcepan, bardzo słód, słodka. Trochę można by powiedzieć nawet kojarząca się z jakimiś stoutami, z milky stoutem nawet, jeżeli chodzi o piwa. Takie aromaty właśnie bardzo lekkie, przyjemne, kremowe. To creme brulee jak najbardziej tutaj czuć. Więc Okentoshan 12-letnie opcja bardzo lekka, bardzo niezobowiązująca, bardzo przyjemna. Niespecjalnie charakterna i niespecjalnie ciekawa, ale faktycznie jako opcja dla ludzi, którzy przesiadają się z blendów powoli na single malty, to jak najbardziej można tego spróbować. Spróbuję sobie jeszcze dodać troszeczkę wody z czystej ciekawości. Wiem, że 40% zbijać jeszcze bardziej, to tak trochę średnio, ale jestem ciekaw, czy to pokaże troszeczkę więcej czegoś ciekawego. Jeżeli się to zbije jeszcze ciutkę mocniej. Więcej czekoladowości, więcej takich rzeczy jak właśnie marcepan w czekoladzie, może jakieś wiśnie w czekoladzie, coś w tym stylu. Ciągle bardzo słodka. Bardzo słodka w zapachu. Na języku niewielka różnica na dobrą sprawę. Trochę bardziej schowały się te jakiekolwiek nuty owocowe. Troszeczkę bardziej wyszły rzeczy w stylu właśnie słód jęczmienny. Trochę toffee, trochę creme brulee, może trochę mniej marcepanu. Ale to ciągle jest whisky o bardzo podobnym profilu. Także, tak jak mówiłem, przyjemna opcja. Jak najbardziej przyjemna opcja dla ludzi początkujących albo dla ludzi, którzy znudzili się takimi whisky mocno charakternymi, takimi, które kopią jednak rozbudowanością, o ile jest takie słowo, i złożonością i chcą sobie spróbować czegoś właśnie zupełnie niezobowiązującego i bardzo lekkiego. Okentoshan 12-letnie, całkiem spoko opcja. Pozdrawiam, mówił do Was Knurkonesur.